Cześć, ja jestem Sarchi, witam was bardzo serdecznie w drugim materiale z trybu multiplayer w grze Call of Duty Ghosts. No i cóż, zgodnie z obietnicą dzisiaj wam pokażę kolejne tryby w multiplayerze. Kilku z was prosiło mnie, abym pokazał tryb zarażony, więc proszę bardzo. Myślę, że teraz będziemy mogli sobie zagrać. W tym trybie akcja polega na tym, że jeden z graczy jest zarażony i wtedy on szybciej biega i atakuje innych graczy nożem. Pozostali gracze muszą po prostu przetrwać, są uzbrojeni i muszą zabić zarażonego. Jednak jak tylko ten gracz uzbrojony zginie, no to automatycznie zostaje zarażony i wtedy przewaga zarażonych się powoli powiększa. Tak więc może być dość ciekawie. Zagłosujmy sobie na mapkę. A, już nie zdążyłem. Ale chyba się rozpocznie mapka Prison Break, z tego co zdążyłem zauważyć. Jak widzicie, jest to tryb na 18 graczy, co jak na serię Call of Duty jest całkiem sporą ilością, trzeba przyznać. I tak jak mówiłem, mapka Prison Break, a więc przy okazji pokazuję wam też nie tylko nowy tryb, ale też i nową mapę. No i za chwilę zobaczycie, jak to się tutaj prezentuje. Tryb bardzo dynamiczny, szczególnie jeśli jest się już zarażonym. No bo kiedy jest się w skórze żołnierza, to trzeba zdecydowanie działać ostrożnie. Na mapie widać wszystkich moich kompanów, a oczywiście nie widać tych zarażonych, więc trzeba będzie bardzo uważać. Zwłaszcza, że ta mapa jest tutaj taka troszkę zalesiona z tego co widzę. Odliczanie zarażonych. No dobra, to uważamy na siebie. Zobaczymy, czy uda się jakiegoś zarażonego dopaść. To wcale nie jest takie łatwe, jako że zarażeni właśnie są bardzo szybcy i zwinni. Dobra, mamy pierwszego zarażonego. Teraz obserwujmy. Najlepiej trzymać się w grupie w tym trybie, szczerze mówiąc, bo dzięki temu trudniej takiemu zarażonemu nas dopaść. Ruszamy dalej. Oj, czyżby z tamtej strony? Już słychać było strzały. Dobra, spokojnie. Im dłużej tutaj przeżyję, tym więcej punktów zdobywam, jak zresztą wiedzieliście przed chwilą. 50 punktów co jakiś czas mi się dodaje za to, że jeszcze żyję. Patrzcie, ile naszych. Ale się tu ładnie okopaliśmy. W sumie to jest dobry pomysł. Widzę, że można tutaj troszkę sobie przykampić, tylko że kurczę, nie wiem, czy też chcę tak tutaj stać w miejscu. Tam jest. Tam jest zarażony i to nawet dwóch. Tylko że kurde, mamy strzelbę, więc tutaj raczej będzie ciężko go zabić z takiej odległości. Patrzcie na to, niesamowite. Nic mu nie robię praktycznie. Wow, i proszę, zaatakował mnie. No to pięknie, tak się okopaliśmy, a i tak nas zaskoczyli. Ale to dobrze, bo przy okazji będzie okazja, żeby wam pokazać, jak to wygląda właśnie z perspektywy zarażonego. Teraz będzie problem, jako że właśnie tam się okopali, kurczę, w tej wieży. Trzeba się tam będzie jakoś szybko dostać. Ajajaj, dorwał mnie, skubaniec. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Oczywiście, jeśli jestem zarażony, to później się odradzam już ciągle jako zarażony. Spróbuję się tam dostać. Czekajcie, to było chyba z tamtej strony. Ale okej, spróbuję jakoś tędy tam dobiec. No ale właśnie, gracze starają się współpracować i trzeba przyznać, że wtedy jest dużo trudniej jako zarażony dopaść takich graczy. Na pewno jest łatwiej, kiedy są rozproszeni. Akurat teraz trafiłem na całkiem zgraną ekipę, która tutaj stoi sobie właśnie w miejscu. Szybciej, aj! Kurczę no, tędy nie ma co nawet. Muszę tam chyba po drabinie spróbować wejść. Co też zresztą nasi robią. A może teraz tędy dostanę się. Ajajaj, kurde, naprawdę ciężko. Jeszcze raz. Naprawdę ciężko, bo tutaj kurczę są te schody i jak tylko wbiegnę, to zaraz mnie ostrzeliwują. Myślałem, że jak nasi inni zarażeni zaatakowali drabiną, to ja może ich zaskoczę jeszcze z drugiej strony, ale to za bardzo się nie udało. Dobra, czyżby już tutaj opuścili to miejsce? Chyba tak, dobra. A więc duchy wyeliminowane. Tak to się zazwyczaj tutaj kończy. Więc w ten sposób wygląda właśnie tryb zarażeni.
bardzo intensywna rozgrywka, właśnie szczególnie jeśli gramy jako zarażony, ale jednocześnie są to też bardzo szybkie rundy, co mi nie do końca odpowiada. Nie lubię, kiedy właśnie aż tak krótkie są rundki, chociaż wiadomo, czasem może się to przydać. Mój wynik, jak widzicie, nie jest najlepszy. 4 razy zginąłem i tylko 250 punktów. No ale okej. Dopiero właściwie drugi raz zagrałem w ten tryb, muszę się wam przyznać. No i tutaj padłem ofiarą po prostu zgranej współpracy drużyny. Utracone połączenie, nie wiem czemu. Opuszczę na razie lobby i teraz wam pokażę inny tryb. Konkretnie może niech będzie dominacja. Myślę, że to jest też wam doskonale znany tryb. Musimy tutaj walczyć o kontrolę nad trzema flagami i im więcej flag ma twoja drużyna, tym więcej punktów zdobywasz. Zobaczymy teraz, co nam wylosuje. Ok, chyba wejdę już do trwającej rozgrywki. Mapka nazywa się Tremor. Zaraz zobaczymy. Tak więc nie dość, że tutaj eliminujemy wrogów. Normalnie mamy podział na dwie drużyny i zdobywamy normalnie punkty za flagi, to jeszcze dodatkowo przejmujemy sobie flagi. A więc też troszkę taki analogiczny tryb jak w Battlefieldzie. Chociaż on tak naprawdę najpierw pojawił się właśnie w Call of Duty serii. Dobra, udało się gościa załatwić. Zabezpieczam C. No ale uważajmy, żeby tutaj nie zaatakowali. Dobra, udało się zabezpieczyć. Tak jest. Ruszajmy więc dalej. Szukamy kolejnych przeciwników i przy okazji... Aj. I przy okazji spróbujemy zlikwidować kogoś właśnie wroga. Kurczę, jakiś czas tutaj runda trwa, z tego co widzę po punktacji. No ale okej, oj, ale to mnie teraz mnie zaskoczył od tyłu. Jeszcze raz w takim razie odradzamy się. Ten tryb w sumie ma sporo wspólnego z drużynowym deathmatchem, nie ma co ukrywać. Ale fakt, że przejmujemy flagi, troszkę to urozmaica rozgrywkę jednak. Dobra, spróbuję wejść tutaj. Jakoś w stronę punktu B będziemy się poruszać. Tam widziałem gościa, tylko że kurczę, pewnie za chwilę zostanie zabity. Tak, chyba nasz go zabił. Tu jest bardzo ładny widok na punkt B, żeby w razie czego bronić tego punktu. Nie mogę nikogo spotkać, aczkolwiek tutaj chyba mam gościa. Tam poszedł. Dobra. Zabity gość, który obejmował do tej pory drugie miejsce, to jest nie najgorzej. No i spróbujmy przejmować. Oj, z tej strony kurczę atakował. Aj, kurczę, wybiegł. Akurat zacząłem sprintować. To był mój błąd. On tylko się na mnie zaczaił. Szkoda w takim razie. No ale dobra, próbujemy dalej. Niestety przegrywamy, a to dlatego, że właśnie wrogowie mają więcej punktów przejętych. Aj, teraz kurczę, zawaliłem. Troszkę za późno go zauważyłem. On mnie zauważył zdecydowanie wcześniej, jak widzicie. No i dobra. Ruszajmy dalej. Okej, mamy rozkaz polowy. Zabij raz podczas skoku. Dobra, zabiłem kolejnego kolesia na drugim miejscu. Ruszamy dalej. Z tej strony jest jeden. Dobra, załatwiony przez naszego. Spokojnie, panowie, spokojnie. Jesteśmy blisko punktu C. Dobra, miejmy nadzieję, że to zabezpieczymy za chwilkę. Tak jest, a więc spadamy. Pewnie będą tutaj za chwilę atakować, więc możemy to ubezpieczyć trochę. Ale też bez przesady, nie będziemy stać w miejscu przecież. W tej serii chodzi o to, aby ciągle ruszać się do przodu. No, kurczę, myślałem, że go już nie zabiję, ale na szczęście się udało. Idziemy dalej. No, tam był chyba jeszcze jakiś koleś. Aczkolwiek nie jestem pewien. Jest, kurde, tylko że nie zdążyłem go załatwić. Wychyli się jeszcze, czy nie? Czy już zabity? Kurczę, pewnie zabity. Z tej strony jeden. Tam już drugi. Kurde, ale już nie udało mi się drugiego załatwić. Trudno się mówi. Zobaczmy, jak to wyglądało z jego perspektywy. No właśnie. Dobra, próbujemy dalej w takim razie. No ale trzeba przyznać, że całkiem intensywna i fajna rozgrywka. Wow. Okej, na szczęście przeżyłem, ale drugi mnie zabił. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda.
Dobra, nie będę patrzył już na killcama, czyli na tą kamerę pokazującą nasz zgon z perspektywy tego zabójcy. Ale tego chyba nie muszę wam tłumaczyć, bo killcam to też jest doskonale znany patent z tej serii. Tu jest fajne miejsce do ostrzeliwania. Można wypatrzeć innych przeciwników, tylko że też jednocześnie jestem sam widoczny. Ale na razie poczekam tutaj, może kogoś wypatrzę. Tam chyba... Aj, kurde! Widziałem już kolesia, ale z drugiej strony mnie zaskoczył tutaj z góry. Patrzcie. Szkoda, bo tamten by się wychylił i bym go za chwilę załatwił. Ale tak to jest, kiedy się, kurczę, na samym szczycie na jakimś dachu stoi i się nic nie robi. Trzeba raczej się cały czas przemieszczać. Kurde, nie wiem, czy nie ten sam mnie zabił znowu. Nieważne, idziemy dalej. Dobra, tutaj mamy już przejęty punkt. Może spróbujmy przejąć C. Ruszamy w takim razie w tę stronę, ale też uważajmy na przeciwników. Spokojnie, spokojnie. Spróbujemy tędy się przedostać. No, tu może być niebezpiecznie, szczerze mówiąc. Ale dobra, próbujemy, próbujemy. Mój kompan mnie zabezpiecza. I dobra. Pozycja zabezpieczona, bardzo dobrze. Tam mamy punkt A, spróbujmy też go przejąć, aczkolwiek, kurczę, punkt B jest przejmowany przez przeciwników, muszę uważać. Wow, wow, wow. Kto to strzela? Czekajcie, spróbuję to przejąć. Okej, jeszcze nawet nie zdążyłem, ale nasi to przejęli. W każdym razie, teraz przydałoby się zająć punkt A jeszcze. Aj! Dobra, załatwił go mój kompan, który tutaj ze mną biegł. Tam jest jeszcze jeden. Ale też chyba załatwiony. Spokojnie, spokojnie. Tutaj widzę, że jest ich chyba więcej. Dobra. Aj, kurde, już chciałem wchodzić na górę, szkoda. Ale strasznie emocjonujące, kurczę. Trzeba przyznać. Dobra, próbujemy raz jeszcze. Może teraz na punkt C, co? Teraz zajmowany. Tam widziałem gościa. Został oznaczony. Ajajaj, on ostrzeliwuje naszych teraz. Dobra, akurat chyba zabity został. Aczkolwiek ktoś tam chyba jeszcze jest. Dobra, nie wiem, czy już go załatwili? Chyba tak. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, może ktoś tu będzie atakował, co? Przydałoby się, wtedy byśmy go załatwili. Cały czas tylko atakuje te cele, a nic nie broni. A może to też, kurczę, jest myśl, żeby pobronić trochę. Chociaż wtedy za wiele się nie zmienia, niestety. Wow, z tej strony idą. Kurde, ale... Aj, z tej, kurde, zaskoczyli mnie. Mogą się tego domyślić, że jeśli długo nie nadciągał koleś z tamtej strony, to że poszedł inną stroną. Ale cóż, trudno się mówi. Spokojnie, spokojnie. Ach, kurde, znowu padłem. No niestety, tej rundy chyba nie zaliczę do zbyt udanej, do zbyt udanych, ale za to bawię się świetnie, muszę przyznać. O nie, 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 z drugiej strony strzelają. Kurde, jeszcze granat. Pięknie po prostu. Muszę gdzieś odpocząć, żeby tutaj zregenerować sobie życie. Tylko że w tej grze odpoczynek raczej nie ma zbyt często miejsca. No kurde, jak ja mogłem to przegrać? Ajajaj, szkoda. Jeszcze raz. Nie damy za wygraną, aczkolwiek zaraz to przegramy niestety. Drużyna chyba wygrywa... Kurde, znowu. Drużyna chyba wygrywa po osiągnięciu 200 punktów, więc za chwilę to wygrają. Oj, fatalny wynik tym razem. W poprzednim materiale z tego trybu multiplayer zdecydowanie mi lepiej poszło. Teraz, kurde, niestety wpadka. Kurde, tam tego nie załatwiłem. Dobra, nareszcie jakieś zabójstwo. Dostałem sporo punktów. Podejrzewam, że za to, że już przez długi czas nikogo nie zabijałem. Teraz na szczęście dwa razy z rzędu udało się. Patrzcie, tutaj fajna sprawa. Przesunąłem trochę ten śmietnik. Mamy jakieś w takim razie elementy interaktywne. Dobra, niestety ta runda zakończyła się porażką i też jednocześnie moim nie najlepszym wynikiem, co tu dużo ukrywać. Ale pokazałem wam kolejne dwa tryby w multiplayerze w Call of Duty Ghosts. Pokazałem wam też kolejne dwie mapy. No niestety, jak sami widzicie,
ostatnie miejsce w drużynie zająłem, ale też chyba miałem najniższy poziom ze wszystkich, to teraz widać. Niestety, kurczę, nie mam zbyt dużo czasu, żeby pograć sobie w multiplayera i to nie tylko w Call of Duty Ghost, ale też i w Battlefielda 4 czy w GTA Online. Jednak dalej na bieżąco będę starał się wam prezentować kolejne tryby i kolejne mapki, żebyście mieli jak najpełniejszy obraz tej gry. Więc dziękuję wam już teraz za uwagę. No i jeśli wam się podobało i chcecie więcej, to zostawcie kciuka w górę i w komentarzach napiszcie, jakie byście chcieli jeszcze tryby tutaj zobaczyć. Cześć!